Michał Woś, Solidarna Polska, wiceminister sprawiedliwości, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy pan jest już pewny, że pan i pana koledzy, rzecz jasna, z Solidarnej Polski, że to widmo przedterminowych wyborów, którymi groził tak nie do końca wprost Jarosław Kaczyński, zostało odsunięte po tym niedzielnym spotkaniu? To już jest pewne? Umówiliśmy się z wyborcami do rządów do 2023 roku i wolą wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji jest to, żeby tego terminu dotrzymać. Czy czuje pan, że to jest triumf Solidarnej Polski, triumf pana szefa Zbigniewa Ziobry w sytuacji, kiedy Jarosław Kaczyński, co nietypowe przyzna pan, godzi się na zupełnie inny sposób głosowania niż Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście mam na myśli Fundusz Odbudowy. Kiedyś to byłaby nie do pomyślenia, o czym zdecydowanie i nawet bez ukrywania tych emocji mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą chociażby Jan Maria Jackowski powiedział: kiedyś Jarosław Kaczyński nigdy by się na to nie zgodził, ale w tej chwili ten układ sił jest zupełnie inny w koalicji. To jest kwestia odpowiedzialności za Polskę, a nie jakichś triumfów. I tutaj nie ma żadnego triumfu. Solidarna Polska nie zmienia swojego zdania co do tego, czy powinniśmy uwspólnotawiać dług, czy powinniśmy się godzić, żeby Komisja Europejska nakładała na Polaków dodatkowe podatki, co do tego, czy powinny rosnąć koszty prądu. My tego nie chcemy. Uważamy, że przesuwanie kolejnych decyzji i decyzyjności z Warszawy do Brukseli to jest osłabianie suwerenności Polski i pewien triumf, ale federalistów europejskich. Słyszymy pana Millera, pana Sikorskiego, którzy cieszą się z tego, że następuje pogłębiona integracja europejska. Na prawicy zawsze były różne nurty i różne emocje co do integracji europejskiej i tego, jak szeroko ona powinna być wdrażana. Akurat Solidarna Polska opowiada się za Europą ojczyzn, za tym, żeby nie była bardzo szeroko wdrażana ta integracja europejska, i dlatego zachowujemy ten nasz głos, nasze stanowisko co do tego, że jesteśmy przeciwko ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Natomiast co do współpracy w koalicji, no to nie ma relacji triumfu, to jest relacja współpracy, odpowiedzialności za Polskę i relacja tego, żeby reformować państwo, żeby wrócić do tego dobrego tempa zmian, jakie mieliśmy w pierwszej kadencji. W tej kadencji oczywiście jest pandemia, ale żeby wrócić właśnie do tych kolejnych dużych zmian, które państwo polskie czeka. Panie ministrze, ja oczywiście bardzo szanuję tę retorykę. Ja wiem, że pan jest w takiej sytuacji, że nie do końca może mówić wprost, ale strasznie bym chciała pana namówić na to, żebyśmy odrzucili takie oficjalne sposoby formułowania, odpowiadania na tego typu pytania, bo oczywiście ja wiem, że państwo się umówili z wyborcami, oczywiście ja wiem, że państwo zawsze będą mówić, że ta współpraca w Zjednoczonej Prawicy jest najważniejsza, ale panie ministrze, powtórzę swoje pytanie. Kiedyś nie byłoby do pomyślenia, żeby Jarosław Kaczyński Zbigniewowi Ziobrze pozwolił na tak odmienne stanowisko. Takie są fakty polityczne. Jakby trochę o tych faktach politycznych chciałabym porozmawiać. Co takiego zmieniło się w koalicji? Oprócz tego, że państwo jako Solidarna Polska macie więcej posłów, co jest niebagatelne w tej sytuacji, no że jednak są sobie państwo w stanie pozwolić na tak potężne zdanie odrębne w tak fundamentalnej sprawie. O tym chciałabym porozmawiać. I o tym rozmawiamy. Fakty polityczne, pani redaktor, jakie są? Są takie, że właściwie w 99% głosujemy tożsamo, głosujemy podobnie zmieniamy Polskę, ale są sprawy, które nas różnią. To ja Gdyby wiem, nie było tych spraw, to byśmy byli... Panie ministrze, cały czas pan nie odpowiada na moje pytanie. Bo przecież ale odpowiadam, byśmy byli, pani redaktor, o tym w jednej partii. Byśmy byli wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. Ja to rozumiem, panie ministrze, sami zresztą rozmawialiśmy. Różni nas, pewne rzeczy nas różnią. Pewne, oczywiście. Pewne rzeczy mogą was różnić, tylko cały czas będę uważała, że Fundusz Odbudowy nie jest pewną rzeczą. To nie jest zwykła ustawa. To nie jest różnica zdań w kwestii, nie wiem, światopoglądowej czy jakiejkolwiek innej. To jest kwestia absolutnie przyszłościowa dla Polski i z którą macie kompletnie jakby inny przelot myślowy niż premier państwa rządu. I po raz trzeci powtórzę pytanie. Co takiego zmieniło się w układzie sił, konkretnie proszę to nazwać, co pozwala na to, żeby państwo utrzymali tę swoją opinię? Bo 5 lat temu nie byłoby na to zgody i dobrze pan o tym wie. Ale jeszcze raz, pani redaktor, odpowiem i konkretnie odpowiadam, że gdybyśmy wszyscy zgadzali się co do każdego punkciku na w naszym programie, to byśmy byli w jednym ugrupowaniu. To nie My jest nie jesteśmy w jednym na moje ugrupowaniu. Pytanie, panie ministrze. I to jest kwestia podejścia do Unii Europejskiej. Tak, Solidarna Polska ma inne podejście ale niż dlaczego pozwala na to Jarosław Kaczyński, żeby tak właśnie było? To nas różni. Dlaczego Jarosław Kaczyński na to pozwala, panie ministrze? Cały czas będę się upierać i dopóki mi pan, albo proszę odpowiedzieć, że pan nie chce mi odpowiedzieć na to pytanie, albo przez cały program ja będę je panu zadawać, bo ono jest bardzo ważne w tej sytuacji. Dlaczego Jarosław Kaczyński pozwala Zbigniewowi Ziobrze na zachowanie tak potężnego zdania odrębnego w tak poważnej sytuacji, co nie miałoby miejsca lata temu, co do co do tego wszyscy się zgadzają. Co takiego się wydarzyło? Bo wszyscy liderzy, odpowiedziałem w pierwszym pytaniu, wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy uważają, że ten projekt polityczny, który tworzymy, wspólnie tworzymy, jest czymś najlepszym możliwym dla Polski. Czyli chcemy do 2023 roku. Proszę? Czyli cel uświęca środki. Trochę tak to można nazwać. Nie, zachowujemy odrębność zdań tam, gdzie ta odrębność jest do utrzymania. Tam, gdzie się zgadzamy co do realizacji programu, to ten program będziemy realizowali. Mhm. I to jest bardzo ważne, bo Zjednoczona Prawica przyniosła wiele dobrych zmian, dobrych reform dla Polski. Liderzy Zjednoczonej Prawicy, przywódcy Zjednoczonej Prawicy to są ludzie odpowiedzialni i wiedzą, co byłoby alternatywą. Alternatywą byłoby oddanie władzy lewicy rządom liberalnym w zakresie jakby stosunku, czy polityki Polski w stosunku do Unii Europejskiej. Solidarna Polska ma i będzie miała inne zdanie i tego nie zmieniamy. Natomiast niezależnie od różnego chcieństwa, różnych publicystów, przy całym tym kryzysie, który był, cały czas powtarzaliśmy, że bardzo wiele nas łączy. Chociażby to, że na Zjednoczoną Prawicę, na nas wspólnie zagłosowało właśnie przy historycznie wysokiej frekwencji historycznie wielu Polaków. Znaczy tak wysokiego poparcia nie zyskał żaden inny projekt polityczny przy takiej frekwencji. Tak, tylko to był 2019 rok, w tej chwili mamy 2021 i chyba tu jest pies pogrzebany. Żaden sondaż nie daje większości samemu Prawu i Sprawiedliwości, gdyby bez was poszło do wyborów, a wam przekroczenia progu wyborczego były 2 albo 3, które Solidarnej Polsce dawały troszkę ponad 5%, czyli no to przekroczenie progu wyborczego na granicy błędu statystycznego. Nie wspomnę już o absolutnie fatalnych wynikach porozumienia Jarosława Gowina. To może o to chodzi, że po prostu jesteście na siebie skazani, żeby się utrzymać przy władzy. Pani redaktor sama wspomniała, że niektóre sondaże dawały Solidarnej Polsce samodzielne wejście, ale to, co my chcemy zrobić, pani redaktor, wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, myślę, to mają na uwadze, to chcemy zrealizować program. Chcemy zrobić to, co obiecywaliśmy, zrealizować to, co obiecywaliśmy Polakom, idąc do wyborów w 2018-2019 roku, przy całej tej turze, tym ciągu wyborów, które mieliśmy. I ten konkretny program jest do realizacji. Oczywiście pandemia pokrzyżowała trochę krzyki. No to jest jasna sprawa, co do tego absolutnie nikt nie dyskutuje. Panie ministrze, czy wyobraża pan sobie, że do roku 2023 idziecie wspólnie pod wodzą Mateusza Morawieckiego jako premiera? Nie, idziemy pod wodzą lidera całego obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Dobrze, to jest niekwestionowany lider Zjednoczonej Prawicy. To czy wyobraża pan sobie, że ten rząd do roku 2023... Jasne. Czy do 2023 roku wyobraża pan sobie jako członek Solidarnej Polski, że Mateusz Morawiecki będzie premierem? No, premiera desygnuje i na to się zgodziliśmy w umowie koalicyjnej. Największe ugrupowanie. Mateusz Morawiecki jest tym, którego wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość przestanie wspierać Mateusza Morawieckiego na funkcji premiera, być może na jakąś inną funkcję pana premiera przeznaczy, to wówczas będzie ta zmiana. Natomiast tak długo, póki Mateusz Morawiecki cieszy się poparciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tak długo pewnie będzie premierem. A myśli pan, że długo będzie jeszcze się cieszył tym poparciem? No to wszystko zależy od tego, nie jestem tutaj osobą, która w tak sposób przenikliwy widzi, co Jarosław Kaczyński, jaki Jarosław Kaczyński ma plan i co myśli. No liderem niekwestionowanym jest pan prezes Jarosław Kaczyński i to pan premier Kaczyński decyduje o tym we współpracy oczywiście z Komitetem Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, kto cieszy się poparciem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. Tak długo, póki Mateusz Morawiecki ma tą desygnację, tak długo pewnie premierem będzie. Czemu pan prezes ostatnio w jednym z wywiadów dał bardzo mocno wyraz i dlatego moje pytanie, czy coś się dzieje wokół Mateusza Morawieckiego, czy jakieś czarne chmury nad nim zawisły, czy też nie, ale już kończąc ten wątek, rozumiem, że Solidarna Polska także opinii w tej sprawie nie zmienia i chciałaby, żeby to nie Mateusz Morawiecki, ale Jarosław Kaczyński był premierem, tak? Bo to badały już takie deklaracje. Wielokrotnie zawsze mówiliśmy, że najlepszą osobą do sprawowania tego urzędu, najbardziej nadającą się, z największymi kompetencjami, też historycznymi, z takim wyczuciem politycznym, jest oczywiście Jarosław Kaczyński jako lider całego obozu. Czy Zbigniew Ziobro chciałby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ten już odejdzie z funkcji lidera Zjednoczonej Prawicy, właśnie w fotelu lidera Zjednoczonej Prawicy? Nie. Zbigniew Ziobro jest prezesem Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro jest prezesem Solidarnej Polski. Jest osobą, która wie, jakie zadania ma do wykonania i chce dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości. To są ambicje Zbigniewa Ziobro, żeby być właśnie ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Gdyby przejawiał inne ambicje, gdyby przejawiał inne ambicje, to byłby chociażby wicepremierem, a nigdy tej sprawy wbrew różnym medialnym doniesieniom Solidarna Polska nie stawiała. Okay. Jak się historia potoczy, zobaczymy. Natomiast w tej chwili liderem Zjednoczonej Prawicy niekwestionowanym jest Jarosław Kaczyński. No jasne, to już pan kilkakrotnie powtórzył, to ja zrozumiałam, przyswoiłam. Dobrze. Panie ministrze, to kolejna sprawa dotycząca tych ustaleń na ostatnim spotkaniu niedzielnym. Wiemy, że szczegóły na kolejnym jeszcze w tym tygodniu mają zostać potwierdzone, ale z państwa strony wśród tych ustaw, które mają być załatwione, mówiąc potocznie, do końca kadencji, czyli do jesieni 2023 roku. Co jest z państwa strony? Mam na myśli oczywiście kwestię resortu sprawiedliwości. No oczywiście w ramach wymiaru sprawiedliwości chcemy dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, dokończyć te zmiany strukturalne w polskim sądownictwie. Jest cały szereg ustaw, które zgłosiliśmy do KPRM-u, do kancelarii premiera, które nie przyspieszyły, nie dostały zielonego światła na realizację procesu legislacyjnego rządowego i chcielibyśmy, żeby te sprawy się tam znalazły. Natomiast co do szczegółów, pani redaktor, pani pozwoli, ale po to eksperci się spotkają, żeby uszczegółowić program, żeby on znalazł akceptację wszystkich trzech ugrupowań w ramach koalicji i kiedy ta akceptacja będzie, z pewnością wszyscy państwo będą wiedzieli, że to porozumienie zostało osiągnięte, bo te ustawy pewnie jak najszybciej znajdą się w parlamencie, panie ministrze, po to, żebyśmy mogli dalej reformować wymiar sprawiedliwości. Ma pan takie poczucie i pewność, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wam już blokowało tej reformy sprawiedliwości, no bo zawsze tak państwo mówili, że no nie było właśnie, nawet pan to przed chwilą powiedział, bardzo często zielonego światła dla różnych projektów. Czy dziś po tych rozmowach są państwo pewni, że w tej chwili takiej blokady ze strony PiS nie będzie? Po to ma być to porozumienie programowe do 2023 roku, co chcemy konkretnie zrealizować, co popieramy z pomysłów Porozumienia i Prawa i Sprawiedliwości, a co dwa pozostałe ugrupowania popierają z pomysłów Solidarnej Polski, po to, żeby nie było tych różnych niespodzianek, które się zdarzały. My wprawdzie mieliśmy wspólny program przed jednymi czy drugimi wyborami, ale ten program został radykalnie zmieniony chociażby decyzjami na szczytach brukselskich przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale nie sądzi pan, panie ministrze, konieczne uszczegółowienie nie sądzi pan chyba, że Mateusz Morawiecki podjąłby jakiekolwiek decyzje na tym szczycie unijnym bez zgody Jarosława Kaczyńskiego? No przecież to jest oczywiste, że Jarosław Kaczyński także na to wyraził zgodę, więc proszę chyba, nie chcę być rzeczniczką premiera, Boże broń, ale no, nie tylko chyba na premierze Morawieckim ta wasza frustracja polityczna się powinna skupiać. Pani redaktor to nazywa frustracją polityczną, mamy obroną interesu Polski. No tutaj już padło publicznie też, że z pewnym zdumieniem obserwujemy, jaką gigantyczną zdolność ma pan premier Morawiecki do przekonywania lidera Prawa i Sprawiedliwości do działań innych niż te, które mieliśmy zapisane we wspólnym programie w kolejnych latach, jak chociażby w zakresie polityki klimatycznej i całej energetyki, która no, powoduje, że rosną po prostu rachunki za prąd zwykłym Polakom i temu trzeba jak najszybciej zaradzić. Panie ministrze, to zadawałam już to pytanie Janowi Marii Jackowskiemu, który przed panem był moim gościem. Czy pan podniesie rękę za podwyżką podatku PIT, bo ma być podwyższony z 17 do 26 i z 32 do 41%? A skąd takie rewelacje, pani redaktor? Nieoficjalne informacje dotyczące tego, co znajduje się między innymi w Nowym Ładzie. Znaczy oficjalnie podane informacje o tym, że będzie podniesiony taki podatek? Nie, to są informacje. Opieramy się na nieoficjalnych informacjach na razie. W momencie, w którym będą oficjalne informacje, wtedy będziemy rozmawiać. Na pewno korekta co do systemu podatkowego jest w Polsce potrzebna, bo jest on degresywny, a nie progresywny. Wobec tego jakaś sensowna korekta, a zwłaszcza coś, co Solidarna Polska od początku postulowała, czyli żeby emeryci byli zwolnieni z podatków, żeby ta kwota wolna od podatku była możliwie wysoka. Oczywiście o szczegółach będziemy rozmawiać, ale będzie uderzenie w klasę średnią, panie ministrze? Czy będzie uderzenie w klasę średnią? Nie będzie żadnego uderzenia, pani redaktor. Będzie sprawiedliwe potraktowanie, jeżeli będzie reforma podatkowa, to taka, która w sposób sprawiedliwy potraktuje obywateli, żeby ci, którzy w tej chwili płacą niższe podatki, nie płacili tych podatków niższych w stosunku do tych, którzy podatki są zmuszeni płacić wyższe mimo niższych dochodów. Ale to jest mimo, że to jest skomplikowane, to oczywiście o szczegółach przyjdzie czas rozmawiać. Czy to jest sprawiedliwe? Sprawiedliwe właśnie. Czy jest sprawiedliwe, że osoba, która płaci, która ma dochody na poziomie, nie wiem, 60 tysięcy miesięcznie realnie płaci więcej podatków niż ktoś, kto ma dochody na poziomie 300, 400, 500 tysięcy, biorąc pod uwagę skalę podatkową? No, wydaje się, że to nie do końca jest sprawiedliwe, ale oczywiście o szczegółach rozwiązań podatkowych przyjdzie czas rozmawiać. Czy już wiemy, jak będą wyglądały losy projektu likwidującego otwarte fundusze emerytalne? Wiemy, że państwo mają pewne wątpliwości spowodowane między innymi zdaniem ekspertów, którzy sugerują, że ta opłata przekształceniowa w wysokości 15% jest zbyt wysoka. O tym Jacek Ozdoba mówił mi ostatnio. Czy podczas tych spotkań także kwestie OFE zostały poruszone i czy już wiadomo, kiedy zostaną zlikwidowane i czy w ogóle? Problem z ustawą o OFE jest taki, że ona jest już po drugim czytaniu, czyli żadnych poprawek do niej nie można dołączyć. Trzecie czytanie to uniemożliwia. Biorąc pod uwagę 30 dni w Senacie, a wejście w życie miałoby być 1 lipca i to jest w tym projekcie, no wydaje się, że ten projekt w tym kształcie już nie ma szans na procedowanie. Jakie będą inne losy tego projektu, no to wszystko nas czeka po ustaleniach w ramach tego naszego programu do 2023 roku. Być może także OFE będzie jednym z punktów, o których eksperci będą rozmawiali. Ale rozumiem i to pan potwierdza, że według państwa, czyli według Solidarnej Polski, ta ustawa przekształceniowa jest zbyt wysoka. Były różne wątpliwości, były różne zastrzeżenia, ale Solidarna Polska jako całość nie stawiała tej sprawy na ostrzu noża w żaden sposób. Później medialnie zostało przypisane tutaj jakieś szczególne działania akurat naszego środowiska politycznego, ale oczywiście w każdym zakresie jesteśmy otwarci na rozmowę. Były propozycje chociażby ze strony Lewicy, żeby ta opłata przekształceniowa to nie było 15%, a 9%. Różne dyskusje w tym zakresie się toczą. Jakie będą ostateczne ustalenia, zobaczymy po podpisaniu, ewentualnym podpisaniu nowego porozumienia programowego w ramach koalicji. Czy minister Marcin Warchoł wycofa się z wyścigu o prezydenturę Rzeszowa? Absolutnie nie. Marcin Warchoł jest świetnym kandydatem. Jestem przekonany, że wygra, że będzie prezydentem Rzeszowa i będzie... A na jakiej podstawie pan tak sądzi, bo sondaże tego nie pokazują? Jeśli dojdzie do drugiej tury, cieszył się szerokim poparciem. Na jakiej podstawie pan twierdzi, że wygra te wybory, skoro sondaże kompletnie tego nie pokazują? Jest na 3. miejscu. Są też inne sondaże, które pokazują, że Marcin Warchoł jest na 1. miejscu. Naprawdę? Więc a to chyba bardzo... tylko wewnętrzne Solidarnej Polski. Nie, nawet publicznie dostępny można sobie sprawdzić jeszcze całkiem niedawna, sprzed paru tygodni. Prowadzi świetną kampanię, jest widoczny, jest bardzo otwarty na spotkania, różne spotkania z mieszkańcami w ramach oczywiście tego reżimu sanitarnego i możliwości, które są przeprowadzane. Ma ten dar przekonywania do siebie, więc zresztą przekonał już kandydata Porozumienia do tego, żeby go poparł. Przekonał innego kandydata, który też zrezygnował na rzecz Marcina Warchoła, no to może więc też ma tą siłę jednoczącą różne środowiska. Jestem przekonany, że wygra. To może przekona też kandydatkę PiS. Gorąco zachęcamy, jeżeli pani wojewoda chciałaby poprzeć Marcina Warchoła. Oczywiście takie poparcie będzie mile widziane. Natomiast my oczywiście rozmawialiśmy jeszcze przed startem Marcina Warchoła, kiedy okazało się, że pan prezydent Ferenc chce tutaj bardzo mocno wesprzeć Marcina Warchoła. Rozmawialiśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy też z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Minister Ziobro rozmawiał o tym, żeby być może Prawo i Sprawiedliwość wystawiło jednego wspólnego kandydata całej Zjednoczonej Prawicy. Tak się nie stało. No i pana zdaniem wyborcy to rozumieją, że jest kolejna sytuacja, w której idziecie jakby dwoma torami? Nie, wybory samorządowe zawsze, no, każdy ma prawo do takiego startu, do zmierzenia się. Pierwsza tura rozstrzygnie, kto wejdzie do drugiej tury, jeśli oczywiście tak będzie. I wówczas pewnie, no, jeżeli by tak się zdało, że Marcin Warchoł będzie w drugiej turze, a pani Leniart by jej nie było, no to myślę, że tutaj już dosyć naturalne będą te kolejne kroki co do poparcia i wspólnego kandydata. A nie budzi pana pewnych wątpliwości i takiego zniesmaczenia ten apel głównego inspektora sanitarnego o przełożenie terminu wyborów? Bo wszyscy mówią, że to jest absolutnie polityczna historia, która ma dać czas jeszcze i oddech dla kandydatów właśnie Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości na zebranie większego poparcia w obliczu tego, które ma pan Fiołek. Nie, z tego co wiem, to akurat Marcin Warchoł chciałby jak najszybciej tej pierwszej tury w tym normalnym terminie, tak to nazwijmy. No ale to nie jest decyzja ani Marcina Warchoła, ani środowiska Solidarnej Polski. Rzeczywiście, jeżeli były takie rekomendacje, to te rekomendacje trzeba uszanować, bo no, ten weekend majowy jeszcze pokaże, jak to opanowanie tej kolejnej fali pandemii, z jakim skutkiem to opanowanie nam się udaje. Panie ministrze. Przepraszam, ale już musimy zmieniać do kropki, bo informacje już dla naszych widzów. W żaden sposób, pani redaktor, mnie to nie razi. Trzeba dostosowywać się do tych działań, które zaleca inspektor sanitarny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dobrego, spokojnego dnia panu życzę. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.